Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Akurat jest Pan Stefan, on tam w tle chyba sobie dialoguje, bo on ma taki zwyczaj. A ja, proszę Państwa, przejdę do rzeczy, dlatego że obiecałem tutaj jednemu Panu 2000 zł, no bo on o takie odszkodowanie wystąpił do sądu, a to, dokładnie biorąc, on się tłumaczy, że to sąd mu tak kazał, no więc w sądzie się będzie tłumaczył. Niech nie zwala winy na sąd, to jest pierwszy taki przypadek w Polsce, no ale proszę Państwa, mniejsza z tym. 2000 zł piechotą nie chodzi, a ponieważ piechotą nie chodzi, nie mogę w takim razie złapać na smycz i przyprowadzić do domu, a potem do tego pana, tak jak psy, które Państwo widzieli na jednym z moich filmików, więc zabieram się do opowiedzenia Państwu i temu panu oczywiście zwłaszcza 2000 zł bajeczek. Bajeczka numer 1. W pewnym mieście mieszkały prawie same matoły, no nie same, ale prawie same matoły. No oczywiście władze tego miasta w związku z tym to były już zupełnie same matoły. W tym miasteczku była szkoła. To było liceum imienia Wszystkich Świętych i w tej szkole były trzy panie dyrektor. No oczywiście same matoły, jak można się było spodziewać. Jedna z tych pań, taka główna, pani Trunkowska, rozpoczęła dzionek od tego, że była bardzo zmęczona, dlatego że sobie uświadomiła, że musi dzisiaj iść do starostwa. Dlatego, że ona codziennie musiała chodzić do starostwa, bo tam musiała utrzymywać serdeczne stosunki z wieloma panami, którzy trzymali ją na tym stołku, bo nadawała się na ten stołek, delikatnie mówiąc, nie bardzo. No więc, żeby na tym stołku się utrzymać, to miała dużo zawracania majtek i zdejmowania głowy, albo na odwrót niepotrzebne skreślić. Więc tak rano poczuła się bardzo znużona i zawołała: Ani Cyco, chodź no tutaj do mnie. Pani wicedyrektor natychmiast poleciała do głównej pani dyrektor, pani Trunkowskiej. Proszę Państwa, jakiś ruch w domu jest, ale to tylko się schodzą uczniowie na repetycję. Drogi uczniu, weź tam, poczekaj. Panie Stefanie, niech Pan nas nie przeszkadza, bo tutaj bajeczkę opowiadam. Panie uczniu, weź Pan, poczekaj, dobrze? Więc wracam do bajeczki. Więc natychmiast dyrektor Anicyca przyleciała do pani dyrektor Trunkowskiej, siadła w fotelu i czekała na dyspozycję. Pani dyrektor powiedziała, Trunkowska: Anicyco, musimy napić się po jednym. Tylko po jednym? Rzuciła rozczarowana dyrektor Anicyca. No, nie przesadzajmy, nie bądźmy takimi tutaj aptekarzami. W każdym bądź razie dwie czcigodne matrony, dyrektorki szkoły, wypiły sobie dużo więcej niż po jednym. Panie Stefanie, woda się gotuje! Niech pan zgasi gaz, panie Stefanie! Gdy się nieźle podochociły i wprawiły się w stan tak zwanej nieważkości, jedna z nich, dokładnie biorąc magister Anicyca, rzuciła takie hasło: Pani dyrektor, ja to najbardziej lubię wódkę z pieprzem. To mi najbardziej robi, zwłaszcza na kaca. Pani... Nie żyje, nie zwycięży na ostojach. To pan Stefan. Dyrektor Trunkowska rozejrzała się po gabinecie. Nigdzie nie było pieprzu. Ale skąd ja tutaj wezmę pieprz? Co mi ty tutaj pieprzysz? Dyrektor Anicyca spojrzała na półeczkę, w której stały puchary szkolne, zdobyte jeszcze za poprzedniego pana dyrektora, który został dyrektorem tysiąclecia. No właśnie, nie żyje socjalizm! Między tymi pucharami stał jeden pojemnik. Nie bardzo już pamiętały, ponieważ były w stanie nieważkości, co w tym pojemniku jest, więc sięgnęły po ten pojemnik i dosypały sobie do szklaneczek. Bo proszek tam zawarty w tym pojemniku był taki szary, sproszkowany, no wyglądał, wypisz, wymaluj, jak pieprz, aczkolwiek pieprzem niestety, proszę Państwa, nie był. Dlaczego? Dlatego, że za 9 miesięcy obie panie powiły piękne noworodki płci męskiej. Bo cóż się okazało? A to za chwilkę jeszcze. Dlatego, że te noworodki, jak to noworodki, najpierw baczkowały, baraszkowały. Pan Stefan ma trochę komunistyczne poglądy. Słyszałem Państwo to. Więc te noworodki najpierw baraszkowały, machały rączkami, nóżkami, potem zaczęły raczkować, w końcu zaczęły się wykluwać im mleczne ząbki, stanęły na nóżki. Poczekaj chwileczkę, uczniowie, zaraz, okej.
Weź sobie tam książek, sobie poczytaj coś. Ja kończę, bajeczkę opowiadam tutaj widzom i zaraz ją kończę. To już jest w zasadzie koniec, proszę Państwa, koniec z moim głosem. Jak Państwo widzą, przydała mi się jakaś wódka z pieprzem, ale nie mogę przed kropelcami. Wobec czego te małe dzieciątka w końcu już były w takim wieku, około roczku, no w zasadzie to już były około 3 latek, bo tak jakoś były troszkę opóźnione w rozwoju, że Pani zaczęły mówić. I co się okazało? Na pewnej uroczystości rodzinnej, gdzie obie panie były zebrane razem ze swoimi drogimi rodzinami i znajomymi, powiedziały do swoich maluszków: maluszki, maluszki, powiedzcie mamusia, a te maluszki powiedziały: świetlica. Panią coś tchnęło, ale nic. Jakaś tam ciocia zawołała: maluszki, maluszki, powiedzcie tatuś. A one powiedziały, te maluszki: Hades. I wtedy, proszę Państwa, te dwie szanowne panie dyrektor wszystko sobie nagle uświadomiły. Tak, w tej puszce, której spodziewały się pieprzu, które można dosypać do czyściowni, żeby lepiej paliła, były tak, nic innego, tylko były prochy, nie magistra Z, bardzo płodnego poety, tak płodnego, że nastąpiło zapłodnienie in urno. I te dzieciątka były potomkami tego drania niemagister Z. Strasznie się tym zmartwiły. Zwłaszcza, że te dwa dzieciątka niestety ku swojemu nieszczęściu, nieszczęściu całego miasteczka, po niemagistrze Z odziedziczyły urodę, a po swoich mamusiach odziedziczyły rozum. Jednym słowem, były to dwa kompletne matoły. I co było robić? Zostały oddane do adopcji. Na szczęście w miasteczku było dwóch dyplomowanych gejów, którzy dzięki ustawie pewnej wprowadzonej przez polski parlament wstąpili w związek małżeński i adoptowali te dwa dzieciątka. I te dzieciątka tak jak umieli, tak wychowali. No oczywiście, ponieważ były to od samego początku matoły, to wyrosły na dwa straszne matoły. I oczywiście, jak to bywa w takich miasteczkach, w których jest dużo matołów, te dwa matoły zostały wybrane na najwyższe stanowiska w tym miasteczku. Jeden został burmistrzem, a drugi został starostą. I rządzili długo i straszliwie. Żegnam Państwa, biorę się do korepetycji.